gdy jechaliśmy ze szkoły do domu, wpadliśmy na pomysł napisania własnego silnika gier. Od tamtego czasu, teraz już razem z Marcinem i Anią, tworzymy Warp Engine. Ale czym w zasadzie jest silnik gier? Najpewniej każdy, kto interesuje się grami komputerowymi, słyszał o silnikach gier. Gdy powstaje nowa gra stworzona na nowym silniku, wydawcy bez przerwy o tym wspominają. Jednak zazwyczaj nie tłumaczą, dlaczego miałoby to mieć jakiekolwiek znaczenie. Najprawdopodobniej pierwszym skojarzeniem po usłyszeniu o silniku gier jest silnik mechaniczny. Jest on źródłem napędu, dzięki któremu samochód dla przykładu się porusza. Tak samo silnik gier jest podstawą działania gry. Najprościej mówiąc, zadaniem silnika jest wykonywanie całej ciężkiej obliczeniowej pracy. Matematyczne obliczenia odpowiedzialne za tworzenie efektu trójwymiarowości, wrażenia perspektywy, zderzenia w symulacji fizyki, przestrzennych dźwięków, to wszystko jeszcze więcej musi być zrobione, żeby gra dawała pożądane wrażenie. Dla przykładu, symulowanie trójwymiarowego dźwięku wymaga przewidywania, w jaki sposób jego echo będzie rozchodzić się w czaszce i pozostałych kościach. Dzięki silnikowi twórca gier nie musi zawracać sobie na wszystkim głowę. Silnik dostarcza mu fundamentu oraz zestawu cegiełek, z którego zgodnie ze swoim pomysłem buduje grę. Żeby wyobrazić to sobie w jeszcze prostszy sposób, można myśleć o silniku gier jako o traktorze. Jeżeli się dobrze nad tym zastanowić, to z traktorem można zrobić całkiem sporo różnych rzeczy. Jego możliwości zależą od tego, w jaki sposób połączy się i ustawi dostępne części, takie jak łyżkę, owijarkę czy stopowiązałkę. W terminologii IT oznacza to bycie elastycznym i abstrakcyjnym. Dokładnie tak jak silnik gier, który może być użyty do zrobienia kompletnie różnych gier, mimo użycia tych samych narzędzi. My na te części musimy moduły. W silniku muszą znaleźć się takie jak rdzeń, który pozwala na współpracę wszystkich pozostałych modułów, moduł grafiki, fizyki, wejścia czy sztucznej inteligencji oraz wszystkie inne, których tylko twórca gier mógłby potrzebować. Podsumowując, silnik jest podstawową częścią każdej gry. Dostarcza on twórcy narzędzi, które pozwalają mu się skupić na tym, co jest jego celem, czyli na tworzeniu gry. W rzeczywistości silnik wykonuje wszystkie skomplikowane obliczenia nawet bez świadomości twórcy gry. To bardzo ważne, by jego praca była wyraźnie oddzielona i niezależna. Dzięki temu można go wykorzystać przy tworzeniu wielu różnych gier. Odpowiedzieliśmy już na pytanie, po co istnieją silniki. Na świecie powstało ich już całkiem sporo, ale mimo to postanowiliśmy tworzyć nasz własny. Chcemy dać ludziom możliwość tworzenia gier bez żadnych ograniczeń. Dotkliwym ograniczeniem jest często limit wielkości świata gry. Nasz silnik jest jednak zdolny do obsługi światów o rozmiarze rzeczywistego obserwowalnego wszechświata w skali 1:1. Najbardziej skupiliśmy się na rozwoju narzędzi służących do tworzenia gier kosmicznych. Ale nie znaczy to, że niemożliwe jest tworzenie z tym silnikiem gier całkowicie innych, na przykład bitwy czołgowej. Jednakże zazwyczaj twórcy są w swojej twórczości ograniczani przez właścicieli silników. Udostępnione ich narzędzia są płatne, a do tego wymagają kolejnych opłat, aby dostać się do ich funkcji. My nie wprowadzamy żadnych ograniczeń tego typu. Każdy może używać naszego silnika w pełni jego możliwości. Każdy może szczegółowo przyjrzeć się, jak działa i zmodyfikować go według własnych potrzeb. Każdy może sprzedawać grę, którą stworzył z jego pomocą, bez żadnych regulacji. Pracując bezpośrednio ze sprzętem, często prowadzi to do zaskakujących błędów. Na przykład mieszania się pamięci, w wyniku czego zdarzyło się nam mieć okienko Messengera zamiast Galaktyki. A tutaj silnik stara się zrozumieć, z której strony jest przód, a gdzie tył statku. Błędy są niekończącą się historią w programowaniu. Ich naprawa może zająć ponad połowę czasu spędzonego na pracy. Ale kiedy już uda się doprowadzić kod do ładu i wszystko zaczyna wreszcie działać, pozostaje ogromna satysfakcja. Jest ona warta wszystkich tych godzin debugowania, czyli usuwania błędów. Głównym narzędziem osoby korzystającej z naszego silnika jest IDE, czyli edytor sceny i komponentów. Służy do składania wszystkich obiektów, jakie mogą wystąpić w grze. Takie jak czołgi, planety, nadawanie im zachowania, mechaniki gry. Czyli po prostu tworzy się w nim grę. Oto on. W głównej części okna widać scenę, czyli to, jak gra aktualnie wygląda. Po prawej stronie na górze widać drzewo z dodanymi do sceny elementami, takimi jak statki, ciała niebieskie. Można je tam edytować, dodawać czy usuwać. Korzystając z naszego silnika, przygotowaliśmy dwie zupełnie różne gry. Jedna z nich jest umieszczona w kosmosie i walczy się w niej z przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję.
Druga pozwala na uczestniczenie w bitwie czołgowej. Mają zupełnie różną mechanikę, ale dzięki użyciu uniwersalnego silnika współdzielą ponad 98% kodu. Praktycznie wszystkie użyte efekty pochodzą prosto z silnika, to znaczy zarówno efekty graficzne, jak i symulacje fizyki. W ten sam sposób zbudowana jest także sztuczna inteligencja. W ten sam sposób uzyskane są również efekty takie jak wybuchy, dym, ogień czy piach spod gąsienic, czyli poprzez zastosowanie cząsteczek. Stosuje się je w większości gier. Tworzy się je z dużej ilości poruszających się w różny sposób kropek, które mają na siebie nałożony obrazek, albo po prostu jednolity kolor, który płynnie zanika na brzegach. To daje efekty ognia, dymu, wybuchów i temu podobne. Kilka slajdów temu wspominaliśmy, jak ważnym jest dla nas, aby nie ograniczać użytkowników tego silnika w żaden sposób. Jest pewien sposób tworzenia i rozpowszechniania oprogramowania, grafiki i muzyki. Nazywa się open source, czyli otwarte źródło. Gdy tworzy się coś open source'owego, pozwala się ludziom na przeglądanie całego twojego projektu. To znaczy kodu w przypadku oprogramowania. Każdy może zobaczyć, jak rozwiązałeś problemy, które napotkał też on. Ponadto, każdy może taki projekt poprawiać, czy zrobić jego własną wersję. Z naszym silnikiem każdy może zrobić grę, a następnie wydać ją w dowolny sposób i na dowolnej licencji. Większość projektów w otwartym źródle, przynajmniej na początku, tworzona jest dla samego stworzenia czegoś ciekawego i czasem dobrego. Z czasem, jeśli kogoś zainteresuje twój pomysł, ludzie zaczynają ci pomagać, naprawiać błędy i usuwać dodawać nowe funkcjonalności. Jeżeli pomysł oczywiście jest dobry, z czasem zyska popularność i szybko urośnie. Tak stało się na przykład z GIMP-em, VLC czy Stellarium. To wszystko na początku były małe projekty hobbystyczne, które być może nie byłyby dziś tak popularne, gdyby nie miały otwartego źródła. W ciągu ostatnich kilku lat dało się obserwować olbrzymi wzrost ilości otwarto-źródłowych projektów. Powstają olbrzymie społeczności i usługi takie jak GitHub, które umożliwiają wygodną pracę i publikowanie swojego kodu tak, aby każdy mógł wykorzystać go do swoich potrzeb. Zapewne każdy rozpoznaje chociaż kilka z tych logo. Wielu korzysta z telefonu z Androidem albo Firefoxa do przeglądania internetu, gdzie około 60% stron napisanych jest w WordPressie, a niemal wszystkie działają na Linuxie. I wiecie co? To wszystko jest open source. Wolność i brak ograniczeń są kluczowe dla rozwoju. Dotyczy to również oprogramowania i gier komputerowych. Mamy nadzieję, że coraz więcej twórców, w tym wy, będzie chętnie publikować swoją pracę jako otwarto źródłową. Dziękujemy.